Nikt nie prosił, każdy potrzebował. I tak wiem. Myślicie sobie, jak można zrobić top 100 agentów Valorant? Wiem, że ta lista powinna być znacznie dłuższa, ale top 100 jest absolutnym minimum, aby pokryć chociaż te najlepsze postacie. Wierzcie mi, nie było lekko wybrać, mając do wyboru setki postaci, więc nie smuć się, jeśli twój ulubiony agent nie trafił na listę. Nie przedłużając, ja nazywam się Trebor, jestem zawodowym graczem Valorant, a dzisiaj zapraszam cię na... Zaczynamy. 100. Chamber. Jeden z najlepszych agentów, zanim Riot go wykastrował. 99. Omen. Upiór wspomnień, poluje pośród cieni. Postać tak krawędziowa, że aż można się skaleczyć. 98. Phoenix. Byłby wyżej, ale jego flash nie jest zbyt dobry. 97. Flash. Druga najszybsza postać w grze. 96. Najszybsza postać w grze, do tego ma niebieskie włosy. Sonic. 95. Reyna. Najlepsza postać dla dualistów, ale mocno kontrowana przez... 94 i 93. I miss her, I miss him. Szkoda, że nie są to za dobre postacie. 92. Trąbka. Słabe? Nie słyszę cię! 91. Shatter. Niestety został usunięty przed premierą. Szkoda, że nie wyszedł z tego z twarzą. 90. 89. Ten gość i ten gość. Ikoniczne postacie z bety Valoranta. 88. Chudy Omen. Dodany tylko po to, by pokazać, że smoki szkodzą. 87. Oryginalny Omen. 86. Nomen Omen. Patrzcie na te słodkie oczka i ten jego słodki mały nożyk. 85. Bot treningowy. Super agent dla początkujących graczy. 84. Joru. Szlak, znowu dałem się nabrać. 83. Ten dzieciak. 82. Breach. Jego ult dosłownie generuje małe trzęsienie ziemi. 81. Płyty tektoniczne ziemi. Jego ult dosłownie generuje trzęsienie ziemi. 80. Jax. To ten dzieciak, ale już dorosły. 79. Gościu z finishera KO. 78. Ognisty Feniks. Rozgrzeje nawet najzimniejszego agenta. 77. Bałwan. Jest jakiś bóg i można nim grać tylko na Xboxie. Riot, napraw to w końcu, ile można czekać? 76. Demon z Onikatany. Trochę drogi do odblokowania i kontruje go też kolejny agent. 75. Doomslayer. Miejsce 74 zajmuje exequo Killjoy oraz Ult. Zbyt ciężko określić, który z nich ma większą użyteczność dla drużyny. 73. No nie wierzę. 72. Omen. Najlepszy Omen do czasu, aż się gwarancja nie skończy. 71. Astra. Prawdziwa gwiazda Valoranta. Jest super, ale trochę zbyt przypomina mi. 70. Sombra. Jest super, ale trochę zbyt przypomina mi. 69. Sky. Jest super, ale moce zwierząt są znacznie lepsze. 68. Sky. To się nazywa bohater. Jest trochę OP, zwłaszcza jej ult. Spike podłożony. Siadą nam z pomocą. Mamy jakiś 67. Sky. Wysokie miejsce w rankingu, bo bądź co bądź jest to jednak najlepszy medy w grze. 66. Stary Chamber. Niestety już niegrywalna postać, Riot musiał go usunąć, bo był jakiś błąd z robieniem ace'ów co rundę. 65. Kucający Chamber. Najmocniejszy wariant Chambera. Gdzie się tak skradasz, co? 64. Szpieg. Boże, co jest z wami nie tak? 63-62. Eksperci od rotacji. Teleporter oraz Linka. 61, 60 i 59. Zwierzęta bardzo trudne do opanowania, do tego mainują dziwni ludzie. 58. Najlepszy łucznik w grze. Hanzo. No ale hej, kto zabiera łuk na strzelnicę? 57. Sowa. Najlepszy Rosjanin w grze. 56. Zmutowany niedźwiedź. 55. Zmutowany niedźwiedź z karabinem. 54. Okno. Prawdziwy magik wśród agentów. 53. Brimstone. Dość dobry smoker, ale jeśli chodzi o smoki, to wiadomo, kto jest numerem 1, a jest nim numer 52, czyli smok. 51. Rakieta Brimstone. Spójrzcie tylko na ten damage. 50. SpongeBob. Dużo HP, jest jak gąbka na pociski. 49. Fate. Trochę zbyt emo, nie to co. 48. Ciocia Reyna. Siadłbyś na kolanach, co? 47. Rumba. 5 sekund zasięgu? Mam coś lepszego. 46. Rumba. 6 godzin na baterii? W tyle wyczyści każdego sajta. 45. Cypher. Jest ok, ma spoko gadżety. 44. Inspektor Gadżet. Ma nawet jeszcze lepsze gadżety. 43. Cypher bez czapki. To tak naprawdę nekromanta, skoro potrafi hakować zwłoki. 42. Kejo. Mech. 41. Kulka mocy. Ulubiony agent Roberta Lewandowskiego, przynajmniej tak twierdzi jego żona. 40. Bridge z rękami. 39. Tym razem to musisz być ty. Ha!
Mam cię. 38. Męczennik Kejo. Upadł na sajcie za twoje grzechy. 37-36. Niezastąpiony duet Deadlock i Lockdead. 35. Bohater, który sprawi, że każdy gracz będzie mokry. Aquaman. 34. Harbor. Choć osobiście wolę jego inny wariant. 33. Pearl Harbor. Unikatowy ult kamikadze jest mega, ale ta postać jest zablokowana w Stanach. 32 i 31. Viper oraz Milina. Zabójcze siostry. Jedna zabija trującym gazem, druga oddechem. 30. Duch Reiny. Świetny agent, jeśli chcesz kogoś zabić i nie ponieść za to konsekwencji. 29. Tomasz Haito. Kontruje wszystkich graczy powyżej 70 levela. 28. Wingman. Autonomiczny agent, który samodzielnie gra lepiej niż większość twoich kolegów. 27-26. Neon Piccolo. Sam nie wiem, które z nich lepiej strzela z palca. 25. Gecko. 24. Sage. Agent grany tylko przez dziewczyny. 23. Race. Hybryda złomiarza oraz Jinx. Równie groźna co gorąca. 22-8. Jeszcze nie wiem. 7. Pocket Sage. Wymaga dosłownie zero skilla, ale trzeba mieć ogarniętego duelistę w teamie. 6. Wieżyczka Killjoy. Znacznie lepsza niż sama Killjoy. I oto moment, na który wszyscy czekali. 5. Biegająca wieżyczka. Strasznie OP, prawie tak jak operator. 4. White Joke. Kolejny usunięty agent. Ponoć serwery nie wytrzymały obciążenia. 3. Nocny rynek. Baituje graczy niskimi cenami, po czym drenuje ich portfele. Mikrotransakcje? Chyba makrotransakcje. 2. Najlepszy agent. Agent Shrek. 1. Spike. Najwyższe KD ratio w grze, jest tak dobry, że czasem nie widzi go nawet własna drużyna. Mam nadzieję, że dzięki tej liście w końcu wiesz, kim grać. Daj znać, jaką topkę chcesz zobaczyć w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie i nara!